Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 31 odcinek z naszej serii Zagrajmy w L.A. Noir. Your interest in my appearance is starting to get me worrying. Like it or not, we're a dysfunctional couple now. People judge me with you on my arm same way they would a fat broad with a 5 o'clock shadow. I really hope you're joking, Roy. Ja pierdzielę, Roy, jakie ty masz te disy. Dobra, moi kochani, to co, ruszamy. Ogólnie zaczynamy kolejną sprawę, ostatnia sesja. Zobaczymy, o co tu właściwie chodzi, co tu się wydarzy, bo tej, moi drodzy, sprawy nie rozgrywałem. Ona jest w pakiecie DLC. No a tych spraw z DLC nigdy nie grałem, więc będzie to też dla mnie nowość. Dobra. Także wyjeżdżamy. Seem distracted. We recovered the morphine. Some of it might be unaccounted for, so what? That's life. We did our job. Closing one case opens another. Do you have any idea what is really going on while we're wasting our time following this stuff? Are you going to tell me? The deals being done right now will change the face of LA forever, and we're wasting our time on some hump. Someone's little girl. Visit the morgue at the end of the month when the John and Jane Doe's are cremated. Their percentages. The odds for and against lightning striking. Okej. No trochę nieładnie tak mówić o zmarłych, no ale cóż. Dobra, moi drodzy, tak jeszcze wam tylko dodam, że jeśli jesteście ciekawi na przykład, ile zostało nam do końca serii w ogóle L.A. Noir, to powiem wam, że została nam ta sprawa w Wydziale Obyczajowym i jeszcze jedna, i później już tylko Wydział Podpaleń. Ostatni wydział w grze, także no niewiele już. Miejsce zbrodni 14:26. Ja wiem, że seria z L.A. Noir się naprawdę dłuży, no ale mówiłem na początku, że gra jest naprawdę długa. W ogóle mogę trochę gadać przez nos, ale niedawno się obudziłem, więc wybaczcie. Chciałem nagrać dosyć szybko. Przetłumaczyli dobrze pierwsze piętro! Jej! Cudownie, bo zawsze tłumaczą źle. Dobra, tu się postarali. BDIP szanuje. Kurde, zawsze jesteś źle tłumaczone, po prostu zawsze. Także BDIP szacun ogromny. Za to, kurde, cholerny katar. Dobra. Apartment który? A, otwarte w sumie. widać który. Idziemy. O, Stefan, siema. Bukowski, you made homicide. That I did. Good to see you, Phelps. You two want a hug? How can we get on with it? Relax, Rusty. 26 years old, fashion model. Found in the tub by the cleaning lady, Mrs. Reynoldson. She called it in. We heard Carruthers thinks... Carruthers likes to make work for people. Overdose of sleeping pills, falls asleep in the tub, rest in peace, case closed. Hear, hear. Mal is 100% that it's murder. Do you mind if I take a look around? Sure, go right ahead. Kurde, ale fajnie, że spotkaliśmy naszych ziomeczków. To mi się mega podoba. Kurde. To jest super, naprawdę to jest super. Okej. Zobaczmy, co tu mamy, jakieś tabletki. Nasenne, czy co to jest? Dokładnie. Dobra. A w ogóle powiem wam, moi drodzy, że sobie ostatnio do Skyrima wróciłem. Kupiłem sobie tą edycję specjalną i tak strasznie mnie wciągnęło, muszę przyznać. Skyrim to jest, wiecie, środki nasenne znowu. Coś tam grzechocze faktycznie. Co to jest? Recepta na benzedrynę. Okej. Okay. No dobra, czyli będziemy musieli wpaść do tego doktorka całego pewnie. Okej. Okay. Zobaczmy co... Kurde, hopie, nie rób zdjęć, tylko daj mi przejść, Andrzej. Co my tu mamy? Quality English smoking jacket. Bonżurka to się nazywa? Jedy. Ciekawe. Znaczy nie no, wygląda spoko, w sumie mi się podoba. Ale nie miałem pojęcia, że to się nazywa bonżurka. Pewnie z francuskiego, bo bonjour to dzień dobry, więc nie wiem, może faktycznie z tego języka się to wzięło. Chociaż cholera wie. Niby, wiecie, w angielskim jest bardzo dużo zapożyczeń. Mal, we've had a look around. Rusty thinks it's a waste of time. What's your theory? Come on, Mal. Tell us why we are dragged down here. If the victim was alive when she entered the tub, water would have entered her lungs. The water is violently churned in the windpipe as she drowns. The result
is that a lot of foam is generated. This foam is found at the mouth and nostrils in almost all cases of real drowning. Notice anything about our Vic? May I take a look? Be my guest. No dobrze, to zobaczmy. Dobrze, że ją zakryli chociaż. Take a closer look at her head and neck. Mhm. Her neck is bruised pretty badly. Jakby duszona była? Czy coś takiego? Tylko co to nam daje właściwie? Nie wiem. Zobaczmy jeszcze. No spore rany na ręce. Very unusual ring. No ładny, z onyksem chyba. Czarny szafir, a dobra, to kuźwa. To szlachciańsko widzę, ja myślę, że to onyks. Onyks jest bardzo ładny, czarny kamień. Dobra, zobaczmy. Co tam jeszcze mamy? Jak oni zwrócisz uwagę na te ślady? No właśnie. No to wygląda jakby to się gryz właśnie. Very good. The eyes are a classic sign of morphine, and the bruises tell their own story. I think one man held her down and another held her arm and injected her. They put her in the bath to try to cover it as a drowning. And spread a trail of barbiturates. Take a look around outside on your way out and see if you can find the Sorettes. It would make my theory. And morphine would have been very quick, and there wouldn't have been much of a struggle. Okay. So find two guys who recently bought Sorettes and weren't junkies, and you might be onto something. This is her. Kurde, pamiętam, że bardzo profesjonalnie się z Carothersem pracuje. Chłop naprawdę ma taką wiedzę. Dobra. No ja wiem, Cole, ale musimy tutaj poprzeszukiwać różne stafy. Coś tutaj? Nie. Tam byliśmy. A, Roy już tam chyba przesłuchuje, co? To on coś tu już gada. Dobra. To sobie gadaj, Roy. Okej. W ogóle jestem, moi drodzy, ciekaw jak w ankiecie odpowiecie, bo zrobiłem ankietę pierwszy raz na kanale. Nie wiem jak to będzie działać w ogóle, czy zobaczą to wszyscy, czy nie. Nie wiem jak ta karta społeczność działa. W końcu mi się ona odblokowała, nie wiem, zobaczymy. Jestem ciekaw jak odpowiecie, czy jesteście za efektem autodak, czy nie. Bo wiecie, pytam się was, bo mam dosyć takie mieszane uczucia co do tego efektu. Czy ten autodak jest dobry, czy nie. Bo niby czasami jak ktoś to dobrze ustawi I to słyszę, to jest to fajne. Ale jak ktoś ma to ustawione źle, przykładowo wiecie co, bardzo lubię oglądać Sarge'a, ale Sarge ma właśnie taki problem, że on tego autodaka ma tak mega ustawionego, na tak taki ogromny próg głośności, że to brzmi źle, bo gra się strasznie ścisza wtedy. A ja na przykład, wiecie, bym zrobił coś takiego, że no ustawimy to jakoś powiedzmy subtelnie i dzięki temu... No nie wiem, po co my to mieliśmy otwierać. Wiecie, ustawiłbym to jakoś subtelnie, no i dzięki temu myślę, że byłoby fajniej, bo wy byście mieli głośniejsze sekwencje, kiedy właśnie ja nic nie mówię. Praca modelki, okej. Okay. Moglibyście mieć właśnie głośniejsze sekwencje, kiedy ja nic nie mówię. Dobra. Boutique Diasin, dobra. I'm wonking? Znaczy ogólnie wiecie co, wonking to jest masturbacja, także nie wiem czy ja dobrze czytam. Dołączysz do mnie? Co? Dobra, to jest głupie, ale okej. Okay. Nie wiem o co tam chodzi. No trzeba przyznać ładna, no nie powiem, że nie. Tutaj też nic nie ma. Dobra. No także moi drodzy, jestem ciekaw właśnie co o tym... co o tej funkcji, o tym efekcie autodak sądzicie. Mam nadzieję, że ktoś tam w ogóle zagłosuje w tej ankiecie, nie zostawicie mnie samego z nią. Byłoby miło. Dobra, pogadajmy. I'm Detective Phelps. I'm here to try and help Julia. Do you mind answering some questions? Virginia Reynoldson. I'm just so shocked. I feel like there's something I should be doing, someone I should call. We can make those calls, ma'am. Who needs to be notified? That's just it. I don't know. Miss Julie doesn't have any family in town. Someone has to set her affairs in order. Mr. Henderson, maybe? Who else is there? I don't know. If you give the details to the other detectives, ma'am, they can try and get in contact. No dobra, to lecimy przesłuchanie. Stan psychiczny ofiary. Was Miss Randall depressed about something? Upset? No more than normal. A ja myślę, Kobito, że ty kłamiesz, tylko pytanie, czy ja mam... Ha, możliwe samobójstwo. To co, myślicie, że to klikamy? Intuicji nie mam, spróbujmy. Co ty ukrywasz tutaj, Mrs. Reynoldson? Julia była oczywiście zniszczona o coś.
I have no idea what you're talking about. No, ja bym powiedział o tym samobójstwie. If you were any kind of a detective, you would be trying to blame all this on Miss Julia. Ale halo, no, ale ja pytam o jej stan psychiczny. Ale głupie, życie prywatne ofiary. Did Miss Randall have many friends visit? I'm not sure. I only come around twice a week. No co? Many friends, Mrs. Reynoldson. Nie. Spill it. Szlok mnie zaraz trafi. No, a jaki mieliśmy dowód na to, że ona nie kłamie? She was very nice to me. Znaczy, że kłamie? I don't care if she was the Virgin Mary's sister. Who was she humping? You changed the sheets. You're disgusting. Ojej, Roy, co ty mówisz, człowieku? Ja pierdzielę, ale teraz żeś dowalił. Relacje z ofiarą. What was it like working for Miss Randall? Perfectly fine, officer. Tam, serio. Kłamiesz jak ciul, tylko pytanie. Nie, tu nic nie mam. Dobra. Mrs. Reynoldson, it seems like there's something you want to tell me. She was very high strung. Lovely one moment and screaming at you the next. She wanted it all and she wanted it damn quick. Of course, being so beautiful, it seemed like she was going to get it. Not the way it's turned out, though, is it? I know you're trying to protect Julia, Mrs. Reynoldson, but it won't help us solve the case. Julia can't be hurt anymore. No, to jest prawda. Dobra, to zobaczmy jeszcze, czy coś tu mamy do zrobienia. Bo jeszcze... koroner mówił, że możemy się rozejrzeć na zewnątrz po jakichś ampułkach, poszukać ich, także może to zróbmy. Stefan, Rusty, we'll take a look around outside and follow up these leads. Can you get some guys to run down the jacket? Dobra. No to lećmy, moi drodzy. Ale ty think Carruthers has called it right? He rarely gets it wrong. I don't know. I'm a Galloway. I've met enough girls in my time who can't handle their dope. Znaczy wiesz, no Roy, no tak jak powiedział Cole, Carruthers naprawdę bardzo rzadko się myli. Dobra. Mamy się rozejrzeć na zewnątrz. Tylko pytanie, gdzie ja mam się rozejrzeć na tym zewnątrz, kurde. Nie wiem, coś tutaj może zobaczmy. A nic tu nie ma. No bo ja jestem ślepy. Nie wiem. A ty pogadasz coś? Andrzej? Andrzej? Nie, chyba nie pogada. No muzyka jakby wciąż gra tutaj. Ale rozejrzyj się na zewnątrz. Tylko kurde, który w zewnątrz? No przecież to jest taki duży obszar. Tutaj coś? No nie, no raczej nie. No tu nie przejdę. Nie wiem, no nie ma tu nic. No bez kitu, no ja mogę sobie tak w nieskończoność biegać. Kurde. No ale muzyka jakby jest dalej. To jest zastanawiające. A może na dach na przykład? Można iść na dach? To by nie było głupie. Czekajcie. Kurczę, już nie wiem sam. Nie wiem, spróbujmy się dostać na samą górę. Ale nie, tu nie, nie ma tu nic. No to ja nie wiem, bo z jednej strony gra ta muzyka, no ale z drugiej no to nic tu nie ma już. I to takie pitolenie. Nie wiem już. A teraz muzyki nagle nie ma. O kij tu chodzi? Nie, teraz jest. Ja pierdziel, nie, ja już nie wiem, co się dzieje, no. Macie coś, panowie, do powiedzenia? No kurde, no. Ja nie mogę tu już nic zobaczyć. To ja nie wiem, cholera. Dobra, to spadajmy stąd. Nie, bo na zewnątrz dosłownie, no nic nie ma. Więc, no, co ja mam tam niby znaleźć na siłę? No tu naprawdę, no tu dosłownie nic nie ma. Więc no... No rozejrzyj się na zewnątrz, przecież na zewnątrz to co, jak kuźwa całe miasto muszę przeszukać? No nie ma tu nic. Dobra, moi drodzy, jedziemy stąd, bo nie ma sensu tutaj dłużej tkwić.
Bo jesteśmy w martwym punkcie tak naprawdę. Poruszmy trochę to śledztwo. Gabinet doktora Stowmana. Zobaczymy, co tam u doktorka. Sam gdzieś tak przedłużyłem tutaj, ale po prostu chciałem się upewnić, że nic nie ma. Quite the little reunion in there. Almost brought a tear to my eye. They're good police. How would you know? You got promoted so fast, you barely had time to learn their names. Let me fill you in. Bukowski's a pushover. Galloway's a drunk. You could learn a thing or two from both of them. Please. They couldn't work a vice case if their life depended on it. I don't see why they'd be any better or worse at it than me. I noticed you said better. Hubris disguised as humility. Kind of your trademark, don't you think? Why do you always twist everything? Galloway's got nothing to prove. He's been on homicide for years. And he's welcome to it. You're a terrier, Phelps, and that's what I need. Not some old bulldog who can't get up a flight of stairs without coughing up his lunch. Aj, Roy, nieładny z twojej strony. Myślę, że Cole dobrze mówi, że to są dobrzy gliniarze. No, ale cóż, zwłaszcza Stefan. Ja tak Stefana lubiłem. Kurde. To był taki spoko. Dobra. No, mamy jakiś punkt orientacyjny. A tu mamy już tą aptekę, tylko czekajcie. Dobra, tu skręcamy, okej. Co? Koleś coś tam krzyczał, I got your, tylko nie wiem co. Nie usłyszałem. Gabinet doktora Stonemana, 14:51. Dobra, to co, idziemy moi drodzy. To jest tu? A gdzie ta apteka? Tutaj chyba, tak? Tak, dobrze. To lećmy. Okej, okay. No i gdzie jest pan doktorek? Halo? Tu nie, tu nie. A gdzie jest ten doktorek? Może tędy. On ma aptekę w takiej piwnicy? Nie, co? Wait, ja tu czegoś nie rozumiem. Gdzie ta apteka jest? To jest to na pewno? Aha, bo ja pierdzielę. Nie, moment, no. To jest to? Nie. Ej, gdzie ta apteka? What the hell? No niby mogę wejść tutaj. Chyba, że windą muszę pojechać. Ja pierdzielę, jakie głupie. Gdzie on ma tą aptekę? Roy, chodź do windy. Kurde. I swear, if we locked up every doctor in this town, Vice would be able to work half days. Ty już się, Roy, tam tak nie mądruj. No bo jest 505. What? Here, Stoneman, office 505. Dobra. No to zobaczmy, gdzie jest to całe 505. Tutaj, dobra. Siema. Yes, sir, your name? LAPD. My name is not important. We'd like to see Dr. Stoneman. Dr. Stoneman is with a patient. Would you like to wait? No, we wouldn't. Tell him we want to see him now. There's no need to be rude. Save it, sister. Dr. Stoneman, I have some gentlemen from the LAPD here to see you. Send them in, please. I'll see this patient again after they've left. O, no i bardzo fajnie. Dobra. Witaj. Your investigation aha, is much pacjent, more than my sciatica. I'm just in pain. Dr. Stoneman, we are investigating the death of one of your patients, Julia Randall. I'm very sorry to hear that. Do you mind if we ask you some questions about Ms. Randall? Not if it doesn't compromise doctor-patient privilege, detective. No zobaczymy, relacje z ofiarą. How well did you know Miss Randall? Barely at all. She'd only been a patient 6 months or so. Myślę, że kłamie, tylko teraz pytanie... W 46. I to jest recepta od niego. Dobra, to możemy to dać. Julia Randall has been your patient for nearly a year. I'm sure you know that. Do you doubt my veracity, detective? Do you have access to my patient records? No nie, no ale receptę ma, no. Your prescriptions contradict you, doctor. Miss Randall was in the fashion business, as you probably know. She was jumped up on Benzedrine by day and knocked down by sleeping pills at night. I told her to slow up, but no.
Life was too short for her. And you supplied the prescription for the Benzedrine. It's not illegal, detective. A lot of young women in her line of work use it for weight loss. No dobra, dodatkowe leki. You wrote Julia Randall a prescription for Benzedrine. How can you account for that? Miss Randall was in the fashion business. She wanted to control her weight. A w tej bajce były smoki, tylko czekajcie. Co ty mówiłeś? Nie wiem, moment. Nie no, chyba musimy to kliknąć, tak? Te... Gdzie to kurde jest? Te nasenne. Albo, nie wiem. Nie, dobra. As I warned her, but she was determined. She said she needed it to control her appetite. Sounds like you knew her pretty well. I knew the line of work she was involved in. That'll be all for now, Dr. Stoneman. We'll be in touch. No dobrze, i teraz jeszcze tylko zobaczę, czy to wszystko w tym, w tej lokacji. No tak, to teraz tylko został nam ten sklep odzieżowy. Zobaczymy, co tam się ciekawego dowiemy. Dobra. Już spokojnie, pani, już tam sobie pan ogarni tą swoją rowę kulczową. Wiem, że to nieprzyjemne. Dobra. Nieprzyjemny, boli jak cholera. Znam to. Znaczy w sensie nie ja bezpośrednio, ale powiedzmy pośrednio to znam. Tu jakaś, wiecie, muzyczka by się przydała. Dobra. I biegniemy sprintem. About what? I don't know. He looked relieved when you said she was dead. That's a strange reaction to have to the death of a young patient. A to jest akurat prawda. To muszę Royowi przyznać rację. Doktorek się dosyć dziwnie zachował, kiedy usłyszał o śmierci Julie. W sensie tak, wiecie, no tak jakoś... A, umarła. A, no to dobrze. Mniej więcej było takie coś, nie? Także to nie wiem w sumie, dlaczego on tak zareagował. Może się dowiemy. Brokers only pull out the physician patient privilege card when they got some to hide. There are certain things people have a right to keep private until it gets in the way of police work, and it's only private when it suits them. A couple of drinks and every doctor I've met will spill your darkest secrets in a heartbeat. No tu też Roy ma trochę racji, że właśnie ta tajemnica zawodowa, nią się każdy raczej zasłania wtedy, kiedy właśnie ma coś do ukrycia faktycznie, nie? Dobra, to zobaczmy co dalej. Zaleski, o kurde, chyba Polska jakieś tam. Sklep odzieżowy Diasim 15-3. Koleś, czemu ty tak biegłeś? Widzieliście to? Nie, to gra jest czasami nieźle pogliczowana. Ale w taki śmieszny sposób, nie tak, że utrudnia życie, tylko w sposób dosyć zabawny. Dobra. No rzeczywiście, że pani nam może pomóc. LAPD, ma'am. I hope I haven't done anything wrong. No, ma'am. We're making some inquiries about Julia Randall. Does she work here? No, I had to let her go. Is she in some sort of trouble? She was found dead this morning. Dobra, historia zatrudnienia ofiary. How long had Julia worked as a model? Well, she worked in New York before coming here. She was a very beautiful girl. Could you tell us why you let Miss Randall go? Husbands sometimes come in here with their wives. When Julia Randall modeled, the husbands were often more interested in her than they were their wives' dresses. The wives weren't happy, and neither was I. Rozumiem. Did she have any close friends here? Actually, yes. Heather Swanson. Would you like to speak with her? I'd like that very much. Please don't inform her about Miss Randall's death. Very well, officer. Heather, these gentlemen are from the LAPD. I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. I understand that you worked with Julia Randall, Miss Swanson? Yes. Julia helped me get my job here. She's not in any kind of trouble, is she? She's a hellraiser, isn't she? Lives a fast life. Oh, no. Maybe Mrs. Stanley would call her that, but I wouldn't. She's full of life, wonderful company. That's a lovely engagement ring. Do you like it? Henry gave it to me. I'm very interested in engagement rings. Do you mind if I take a closer look? Cole, co ty kombinujesz? That's some pearl, Miss Swanson. Would have cost Henry a fortune. He must really love you.
No dobra, relacje z ofiarą. How did you meet Julia? I was introduced through my fiancé, Henry Arnett. Henry is your beau. Tell us about it. Yes, he is. Henry has a fashion business. He and Julia have been friends for years. Ale chyba wiem, czemu Cole nie chciał mówić o śmierci, bo teraz zwróć uwagę, że ona w ogóle nie kłamie. Informacja na temat pana Hendersona. Are Miss Randall and Mr. Henderson engaged? Who's he? She was wearing a sapphire engagement ring. Someone must have given it to her. She never mentioned a man named Henderson to me. That's all for now, Miss Swanson. Could you ask your fiancé to visit Hollywood Police Station? It would be very helpful to our inquiry. Now, wait a moment. I don't think I'll pass on that message until you tell me why you're asking all these questions. Julia Randall was found dead this morning. What? Oh, no. Oh, I can't believe it. She was so full of life. Ale to był sprytny ruch ze strony Cola, muszę przyznać, że właśnie nie zdecydował się mówić o tej śmierci, bo wtedy widzicie, ona w ogóle nie kłamała. Dobre to było, naprawdę. Phelps badge 1247. How can I help, detective? Messages, please. Yes, detective. The coroner's been asking to speak to you. I can connect the call if you like. Please, thank you. Al? Cole, can you get over here? I just finished the autopsy. Sure thing, Mal. We'll be right over. Dobrze, moi drodzy, ale myślę, że tymi rzeczami, między innymi właśnie kostnicą, zajmiemy się już w odcinku następnym. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z LA Noir. Na razie!